Witam Was serdecznie, drodzy bracia, drodzy siostry, przyjaciele. Chciałbym zacząć kazanie Słowa Bożego dzisiaj od listu do Hebrajczyków, tam 12 rozdział, 1 i 2 werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Często w Słowie Bożym, w kazaniach, w książkach, w wykładach jest mowa o tym, że podstawą życia chrześcijańskiego co jest w życiu? Kiedy już poznamy Chrystusa, to co jest podstawą? Miłość. Ale żeby człowiek cały czas trwał w Chrystusie, to co musi z nim mieć? Ostatni kamp był o tym. Brat Wenden mówił wcześniej. Ojciec tego brata, który już nie żyje, także mówił, co jest podstawą? Nasza łączność z Bogiem, prawda? Podstawą jest to, że człowiek musi się nauczyć patrzeć na Chrystusa. Oczywiście to jest termin teologiczny, co on oznacza, jak możemy patrzeć na Chrystusa. Czytając Słowo Boże, w modlitwie, w pracy dla Niego, po prostu żyć Jezusem we wszystkim. I wiecie, nikt, choćby nie wiem jak się wysilał, nie wymyśli nic lepszego na ten temat, bo to jest podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. W innym tekście, w drugim liście do Koryntian, tam w 3 rozdziale i 18 wersecie czytamy: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest z Duchem. Który jest Duchem. Chodzenie z Jezusem, naśladowanie Go, przebywanie z Nim, wpatrywanie się w Niego wprowadzi do czego? Do zmiany naszego życia. Nie jest rzeczą ważną tylko usłyszeć o Jezusie, ale On musi być w naszych sercach. I jeżeli człowiek chodzi z Jezusem, to wtedy zmienia się jego charakter. Jak ten tekst mówi, że z chwały z chwałem, z obrazu Jezusa w nasz obraz. I to jest podstawą naszego życia chrześcijańskiego. Jeśli nie umiesz patrzeć na Chrystusa, nie masz duchowego życia i to ciebie nie zmieni. Nic innego na świecie jak tylko to. To jest podstawą. Ale moi drodzy, odkryłem w swoim życiu, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą człowiek powinien spojrzeć. Zanim jeszcze pozna Chrystusa, i wtedy, kiedy już tego Chrystusa zna i z Nim chodzi. Jest jeszcze coś, na co człowiek, chrześcijanin powinien patrzeć, powinien zadać sobie pytanie, przynajmniej od czasu do czasu, powinien zadać sobie pytanie, czy umiesz odpowiednio patrzeć, wiecie na co? Na grzech. Tej prawdy także uczymy się całe życie, moi drodzy. A z czym większość chrześcijaństwa, chociaż mamy naprawdę chrześcijaństwo, no to są tysiące ludzi, większość ludzi ma z tym problemy. I my też nie jesteśmy od tego wolni. Ja odkryłem, że w moim życiu, moi drodzy, jest to często taka moja pięta Achillesowa. Czy dobrze umiesz patrzeć na grzech? My nieraz uciekamy od tych myśli nawet, ale jak sobie przypomnimy choćby historię Samarytanki, wiecie, nie ma reguły. Dla jednego człowieka spojrzenie najpierw na Jezusa jest ważniejsze, a drugi, żeby przyjął Jezusa, to najpierw musi co zrozumieć? Że ten Jezus mu jest co? Potrzebny. Pamiętacie rozmowę z Samarytanką tam, przy tej studni? Jezus jej wyraźnie powiedział, nikomu prawie nie powiedział wprost, ja jestem Mesjaszem. Ona była na tyle otwarta, że mogła to usłyszeć. Ale zanim to usłyszała, to co jej powiedział? Co jej ukazał? Problem, jaki ma w życiu. I powiedział jej to, że wiesz teoretycznie, że Mesjasz musi przyjść i was wybawić, to nie jest ważne. W twoim życiu jest to, czy ty potrzebujesz go, czy odczuwasz problem swojego życia i potrzebujesz Zbawiciela. Czy umiesz patrzeć na grzech? Moi drodzy, czym jest w ogóle grzech? Znacie najprostszą definicję grzechu w Słowie Bożym? Jeszcze raz? O, tyle głosów. Wszyscy wiedzą, co to jest. Tylko nie wszyscy zawsze sobie wiedzą, jak sobie z tym radzić, prawda, w życiu. Każdy, kto popełnia grzech, a zakon przestępuje, grzech jest przestępstwem zakonu. Ja dzisiaj nie będę mówił na temat zakonu, moi drodzy. Ale definicja grzechu jest taka, że grzech jest przestępstwem zakonu, czyli co 10 Bożych przykazań, Bożego prawa. Bez zakonu też nie poznasz grzechu.
Jest to po prostu niemożliwe. Apostoł Paweł pisał o tym w swoich listach. Moi drodzy, na grzech można patrzeć przynajmniej źle. Źle patrzeć. Przynajmniej na trzy sposoby. Dwa z nich nie będzie dla was nic nowego, ale chciałbym się skupić szczególnie na trzecim. Po pierwsze, możesz go w ogóle w życiu nie zauważać, albo możesz go widzieć, ale starać się go ukryć. To jest pierwszy sposób, gdzie człowiek źle patrzy na grzech. Grzech powoduje pewną chorobę. Moi drodzy, ja niedawno przeżywałem dość nerwowe chwile, bo większość z was wie, że od lat choruję na cukrzycę. A ten, kto choruje na cukrzycę, to wie, że to jest paskudnie zdradliwa choroba. No żyjesz, jesz, egzystujesz, ale gdzieś tam twój organizm ulega z miesiącami troszkę degradacji. Musisz się dobrze pilnować, bo możesz mieć kłopoty. Dzisiaj tysiące ludzi choruje na cukrzycę, dlatego że no, taki jest świat. Często, nie zawsze, ale często człowiek, jak ja to mówię, troszkę sam sobie i zębami, i trybem życia wykopuje właśnie tą chorobę. Ale ja nie o tym chcę mówić, tylko wiecie, że każdy cukrzyk wie, że musi przeprowadzać co jakiś czas badania. Może być problemem z krążeniem krwi, jest neuropatia w nogach. Są różne problemy, ale ja miałem inne badanie. Powiedzcie mi, jakie kalectwo dla was w życiu byłoby najgorsze? Człowiek bez ręki? Bez nogi? Wiecie, co jest najgorsze w życiu? Ja zawsze sobie powiedziałem jedno. Panie Boże, ja wszystko zniosę, ale najgorsza jest, kiedy nie masz światła i nic nie widzisz, ślepota. Prawda? Powiem wam, poszedłem na badania, bo miałem badane dno oka, a u mnie różnie, powiem wam szczerze, ja tak różnie, z tabletkami nie czuję się za pan brat, co moja żona mnie nieraz wyzywa, wolę, nieraz mnie tu ludzie widzą, co ten wariat robi, że biega po schodach, ale ja zbijam cukier w ten sposób. Próbuję dietą, nie zawsze mi się udaje, nieraz mam większe, a wiecie, jak są wahania cukru, to w tym momencie żyłki gdzieś tu w oczach, może być problem. Powiem wam, miałem taką ulgę, mówię, Boże, 5 lat chyba, czy 6 choruję, mówię, na szczęście, nie mam żadnych zmian. Tak mi ulżyło, ale to była wręcz, tak się bałem, bo myślałem, że coś będzie. Nic się nie stało. Grzech w 100% powoduje chorobę, którą dzisiaj, jak ludzie mówią statystyki, umierają na zawały, na nowotwory, na wszystko, ale tak naprawdę 100% populacji ludzi nawet o tym nie wie, ale każdy jest chory na co? Na duchową ślepotę. Fizycznie, kiedy człowiek jest ślepy, jest dramatem i tragedią, ale jeszcze gorszą tragedią, mówi Pismo, jest wtedy, kiedy masz w sobie duchową ślepotę. Grzech zaciera obraz rzeczywistości, moi drodzy. My często mówimy, że ludzie, którzy nie znają Boga, no chodzą jak niewidomi. I to jest prawdą, bo w drugim liście do Koryntian, otwórzcie sobie tam w 4 wersecie i w 4 rozdział, 4 werset jest napisane. Wybaczcie, że ja będę szybciej czytał, bo wiecie, nie chcę przedłużać, boję się, żeby to nie było za długo. Tam jest napisane, apostoł Paweł pisze, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Co tu jest napisane? Zaślepił duch świata tego. Kto to jest duch świata tego? No szatan, on zaślepił, żeby im nie świeciło światło, żeby nie poznać Ewangelii. Ty się możesz męczyć, pójdziesz z książką, pójdziesz z literaturą, będziesz rozmawiał z ludźmi, będziesz wszystko robił, żeby ten człowiek tylko przyjął Jezusa, ale on czasami nie przyjmie, bo co ma? Duchową ślepotę. Tu jest mowa o ludziach, wiecie, no, z tego świata. Ale czy tylko ludzie ze świata chorują na duchową ślepotę? Czy dzieci Boże są od tego wolne? Czy człowiek, który poznał Jezusa i wierzy w Niego, już nigdy zawsze ma wyostrzony wzrok i ostro widzi? Każdy z nas musi się zastanowić, jak jest w życiu. Ale naród izraelski jest tego największym dowodem. Naród, który miał najwięcej światła, najwięcej, tak naprawdę chyba najbardziej chorował w historii na duchową ślepotę. Wiecie, jest wiele tekstów, które o tym mówi. Mnóstwo w Biblii. Ja sobie wybrałem tekst z Malachiasza, pozwólcie. Księga Malachiasza, 1 rozdział, 6-8 werset. Bóg mówi do kapłanów, syn czci ojca, sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną, mówi pan, zastępów do was kapłani.
którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym zgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić, gdyż przynosicie na ofiarę to, co ślepe. Czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe, chore, i czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność. Dalej w tej samej księdze Bóg mówi do całego narodu. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań, nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie. Wtedy i ja zawrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać swojego Boga? Wiecie, ja nie chcę dalej tego czytać, tam chodzi o konkretny grzech. No akurat nie oddawali tego Bogu, co powinni. Grzech powoduje taką ślepotę, że człowiek okrada Boga z jego duchowych wartości, fizycznych wartości, okrada bliźniego i nic w tym nie widzi, tak jak naród izraelski. Bo grzech, tak jak powiedziałem, powoduje ślepotę. Czasami, wiecie, ludzie dzisiaj mogą nie wiedzieć o tym, że szabat jest dniem siódmym, tak? Ale chyba największy buszmen nawet wie, że krzywdy bliźniemu robić nie wolno. Że nie wolno bliźniego oszukiwać, nie wolno robić czegoś takiego, co jest drugie niemiłe. Pamiętacie złotą zasadę z Ewangelii Mateusza? 7 rozdział, 22 werset? Pamiętacie ją? Kto pamięta? A wszystko, co chcecie, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Wiecie, naród izraelski jest tego dowodem, że troszeczkę było inaczej, chociaż mieli takie światło. Kiedy nieraz czytam na internecie wpisy, szczególnie kiedy oglądam filmy dokumentalne, no każdy wie, nie powinienem nieraz, ale często lubię o Holokauście, o tym wszystkim. Wiecie, że ten naród doznał bardzo dużo przykrości, do dzisiaj doznaje. I kiedy czytam nieraz nasze polskie obecne wpisy, to powiem wam szczerze, jest mi strasznie przykro. Ludzie strasznie przoczą na Żydów, na naród izraelski. Często są takie wpisy, które no, ktoś mówi, że nie ma antysemityzmu w Polsce, ale on jest i to mocny, jest na całym świecie. Ale jak sobie przypomnimy historię Izraela, to możemy się dowiedzieć, że często jest to konsekwencją czego? Wcześniejszego postępowania dzieci Bożych, moi drodzy. Izraelici, chociaż mieli takie Boże prawo, musieli się często uczyć od obcych miłosierdzia, chociaż często nimi gardzili, bo wiecie, jak Żyd traktował kiedyś człowieka spoza swojej denominacji. Często musieli się uczyć od takich ludzi jak miłosierny Samarytanin. Wychwalali zakon, ale zapomnieli, że zakon na czym się opiera? Na jakich dwóch najważniejszych przykazaniach? Na będziesz miłował kogo? I bliźniego swego, moi drodzy. Od setnika rzymskiego. Oni się musieli nauczyć od setnika rzymskiego, który potraktował swojego sługę jak bliźniego. Który nie patrzył na to, że on jest chory i już jest jak ta miotła, którą trzeba zużytą wyrzucić. Ale i to był szok dla nich. Jak taki poganin lepiej niż oni? Moi drodzy, często szatan w grzechu zaślepia nas, kiedy mamy najwięcej. Zaślepia co? Kiedy mamy blask władzy i pieniądza. Dzisiaj cały świat idzie w tym kierunku. Kiedy popatrzymy na politykę w naszym kraju, na to wszystko, naprawdę panuje ślepota. Wydałoby się, że naprawdę mamy 90% chrześcijaństwa tutaj. Dzisiaj, moi drodzy, stosunki społeczne, międzyludzkie są takie, są tak rozbieżne. Ludzie żyją na różnych poziomach. Jeden drugi potrafi gardzić. Jedna historia, wiecie, we Francji w roku 1572 wybito prawie wszystkich protestantów. Noc świętego Bartłomienia. Znacie to z historii? Francja miała przyjąć reformację tak jak Niemcy. To byli rzemieślnicy, najlepsi ludzie, wyszli z tego kraju, resztę wybito w pień. A Francja później doznała rewolucji francuskiej. To był jeden z przełomów w historii w ogóle, historii świata, rewolucja francuska. Dalej komunizm, no wszystko wiecie, że to się od tego wywodziło. Ale te rzeczy, które działy się później w Francji podczas rewolucji, jak ktoś mówi, dantejskie rzeczy, kiedy krew płynęła na ulicach, kiedy naród miał dość ciemiężców, którzy gdzieś tam ich katowali wcześniej, one nie były przypadkowe. Dlaczego? W historii czytamy, że tylko w kilku procentach był cały dochód narodowy. Królowie, arystokracja, kler, wszystko inne opływało, a lud nawet nie miał chleba. I wiecie, co się stało? Kiedy królowa
Maria Antonina, Ludwik XVI, oni wtedy panowali za czasów przed rewolucją francuską, panowali w tym kraju. Kiedy zadano królowi pytanie, nie obchodzi was, że tu lud głoduje? Jak wy to rozumiecie też po chrześcijańsku? Wiecie, co Maria Antonina powiedziała? Jak nie mają chleba, to niech jedzą ciastka. I dzisiaj cały świat jest taki. Zapomina o podstawach chrześcijaństwa, tak świat zaślepia ludzi. Nauki z góry błogosławienia. Najmniejszy przejaw nieufności potęguje niechęć duszy do Boga. Postępując ścieżką zwodziciela, zostajemy otoczeni cieniem złego, a każdy krok prowadzi nas w coraz większą ciemność i duchową ślepotę. To samo prawo obowiązuje tak w świecie duchowym, jak i fizycznym. Kto znajduje się w ustawicznej ciemności, traci wreszcie wzrok i zewsząd otacza go ciemność. Nawet największa jasność słoneczna nie będzie dla niego światłem. W ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Przez uporczywe pielęgnowanie zła, świadomie lekceważenie Bożej miłości, grzesznik pozbywa się miłości do dobra, gubi pragnienie poznania Boga oraz traci zdolność przyjmowania światła z nieba. Łaska Boża jest zawsze jeszcze pełna miłości, a światło świeci na duszę zupełnie tak jasno, jak wówczas, gdy wzeszło dla niej po raz pierwszy. Ale głos Boży odbija się o głuche uszy, a światło pada na ślepe oczy. Pierwszym złym spojrzeniem jest brak tego, że widzimy, że coś jest w życiu nie tak, moi drodzy. Ja mówiłem też, że grzech można ukryć w życiu. Pamiętacie historię, kto próbował ukryć grzech? Pamiętacie sługę Elizeusza Gehaziego? Poszedł najpierw, wziął od Naamana pieniądze, a potem powiedział, ja nigdzie nie byłem. Skończyło się to dla niego trądem. Pamiętamy Ananiasza i Safirę? Kiedy Piotr się zapytał, czy za taką sumę żeście to wzięli? Ona powiedziała, nie. Tak, za taką, przepraszam. Padła nieżywa. A wreszcie najlepszym przykładem chyba, jakim możemy sobie podać, no to jest chyba Dawid, dziecko Boże. Człowiek, który, my wiemy, jak go Bóg wywyższył. Dawid, kiedy popełnił grzech, chyba każdy zna tę historię, nie będę powtarzał. Kiedy najpierw cudzołożył z żoną Uriasza, jak zobaczył, co się dzieje, to potem chciał ten grzech szybko jakoś naprawić. Ale wiecie, grzech ma coś do siebie takiego, że jeżeli człowiek nie naprawi go w sposób taki, jak Bóg chce, to zamiast coś odplątać, to co się dzieje w życiu człowieka? Robią się jeszcze wielkie, większe supełki, moi drodzy. Dawid zdał sobie sprawę, że zgrzeszył, ale nie do końca zdał sobie z konsekwencji w grzechu, a także ze skali grzechu, jaką popełnił. Jak zaczął to odplątywać, to nie dość, że był cudzołożnikiem, to później jeszcze okazał się kim? Mordercą. Chyba jednym z najpoważniejszych ostrzeżeń w Biblii, jakie są zapisane, są w przypowieściach Salomona, tam w 5 rozdziale, 22 wersecie. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach grzechu. Dopiero prorok Natan musiał przyjść i otworzyć oczy Dawida. Wiecie, Bóg widzi wszystko, on zna każdą myśl, nikt przez żadne zabiegi nie ukryje przed Bogiem grzechu. Przed ludźmi to my możemy ukrywać, ale przed Bogiem go nie ukryjesz. Pozwólcie, kolejny cytat, troszkę dłuższy. Nawet najciemniejsza noc, zasłona tajemnicy spowijająca najsprytniejsze oszustwa, nie jest w stanie ukryć grzechu przed wiedzą wiecznego Boga, który posiada dokładne wiadomości o każdym niesprawiedliwym i nieuczciwym czynie. Boga nie można oszukać pozorem pobożności. On nie myli się w ocenie charakteru. Ludzie o zdeprawowanym sercu mogą oszukać innych, lecz Bóg przenika wszystko i zna wewnętrzne życie. Jakże to poważna sprawa. Dzień po dniu przechodzi do wieczności, zostawia po sobie sprawozdanie w księgach nieba. Raz wypowiedziane słowo i popełnione czyny nie mogą być już cofnięte. Aniołowie zapisali wszystko, co dobre i co złe. Najpotężniejszy zwycięzca na tej ziemi nie może odwołać zapisu choćby jednego dnia. Nasze czyny, słowa, a nawet najskrytsze myśli przyczyniają się do rozstrzygnięcia naszego przyszłego losu, życia albo śmierci. Chociaż my zapominamy o nich, to jednak zdecydują one o tym, czy zostaniemy usprawiedliwieni, czy potępieni. Tak jak artysta potrafi odtworzyć każdy najmniejszy rys twarzy, tak nasze charaktery są dokładnie nakreślone w księgach nieba.
Skrócę ten werset, nie chcę za dużo. Przed Bogiem nic nie ukryjesz. W psalmie 90 i tam w wersecie 8 jest napisane: położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza Twego. Stawiasz przed sobą nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. A w psalmie 139 i wersecie 7 czytamy: dokąd ujdę przed duchem Twoim? Dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Dalej ten psalm, jakbyście sobie czytali, mówi, że jakbym chciał się schować na dnie morza, to Cię Pan Bóg tam znajdzie. A jakby Cię góry przykryły, to Ci nic nie da. Niektórzy myślą, niektórzy zbrodniarze w historii myśleli, że śmierć jest rozwiązaniem. Czy to jest rozwiązanie? Nie ujdą Bożych oczu? Śmierć też Cię nie ukryje. Przed Bogiem się nie ukryjesz. Kiedy Dawid rozwiązał swój problem grzechu? Kiedy go rozwiązał? Kiedy przestał się wikłać w tym wszystkim? Tak jak powiedziałem, kiedy prorok Natan zwrócił mu uwagę na to, a potem czytamy w psalmie 32 i wersecie 5. Grzech mój wyznałem Tobie, winy swojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. A wtedy co jest powiedziane? Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Podkreślam to słowo, tylko wtedy. Inaczej grzechu nie pokonasz. Słowo mówi, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Przypowieści Salomona 28:13. Moi drodzy, my nieraz zapominamy o tym, ale ja myślę, że każdego dnia Biblia często mówi o czujności, bo nigdy nie wiesz, jest dobrze, pięknie, a szatan atakuje jak? Tak z widoku? Nie, on znienacka, w nóż w plecy lubi wbijać. Możesz pięknie iść w życiu chrześcijańskim, a potem tak upaść, że ciężko jest wrócić. Każdego dnia powinniśmy zanosić modły do Boga, aby otworzył nam oczy, bo my nawet nie wiemy, że jesteśmy ślepi. Uświadomił nam, czy idziemy dobrą drogą. Psalm 139, werset 24. Badaj mnie, Boże, poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą wieczną. To powinna być modlitwa każdego dnia, zanim udajemy się na nasze zajęcia do pracy, moi drodzy. W księdze Izajasza proroctwo o Jezusie mówi: Duch Pański nade mną, ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. O czym mówi ten werset? Tylko o tym, że Jezus uzdrawiał, bo wiecie, wielu ślepców uzdrowił. Ale On przede wszystkim jakie chciał dać przejrzenie ludziom? Duchowe, bo wszyscy są ślepi. Po drugie, jak można patrzeć źle na grzech? Możemy go lekceważyć. Po drugie, możemy go lekceważyć, usprawiedliwiać, nawet z niego żartować, albo przysłowiowo, wiecie, tak pod ten dywan zamiatać. Usprawiedliwiać się i patrząc na Boga jak na miłosiernego staruszka, który przez palce będzie widział wybryki swoich dzieci. Ale prorok Jeremiasz pisze w ten sposób. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany domem mojej, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Często grzech wydaje się mało znaczący w naszym życiu. Ludzie często myślą, no nie kradnę, nie piję. Nie ma mojej mamy, to mogę powiedzieć, często tak mówi. Ja mówię, mamo, to nie jest wszystko. No ale przecież ja nie kradnę, nie piję, ja nie cudzołożę. No ja nawet to nie mam po co, no nachodzi, wiecie, nie mam po co do spowiedzi pójść. No przecież w tym wieku. Wzorem nie jest często życie Jezusa czyste, ale co jest dla nas często wzorem, moi drodzy? Życie kogo? Życie obok sąsiada. Znajomych, których często porównujemy z sobą samym. Wybaczcie, że tyle cytatów. Droga do Chrystusa, nawrócenie. Są ludzie, sąd ludzki jest niedoskonały i jednostronny. Bóg zaś osądza wszystko zgodnie ze stanem faktycznym. Pijakiem się pogardza. Mówi się, że jego grzech wyłączy go z nieba, ale jakże często nie piętnuje się takich wad jak pycha, samolubco, chciwość. A właściwie te grzechy obrażają Boga najbardziej. Ponieważ są sprzeczne z jego charakterem i jego nieegoistyczną miłością, która stanowi atmosferę całego nieupadłego wszechświata. Kto popadł w ciężki grzech, może odczuwać wstyd, niedosyt potrzebę łaski Chrystusa. W pysze natomiast człowiek nie odczuwa żadnej potrzeby i zamyka serce przed Chrystusem i jego błogosławieństwami, które przyszedł nam dać.
Kogo Jezus uzdrawiał duchowo przede wszystkim? Maria z Magdali, Zacheusz, Mateusz celnik. A kogo pominął? Faryzeuszy, którzy wydawało im się, bo pycha im bardziej zakrywa oczy. Co jest rdzeniem grzechu? Nawet nie można podać definicji grzechu, ale o szatanie jest co powiedziane? Ty, który co wstąpiłeś? Chciałeś się zrównać z Bogiem. Moi drodzy, nie kradniemy, nie cudzołożymy, może nie to, ale czy tych grzechów? Niech każdy sobie w sercu odpowie. A może masz urazę tu, nawet w zborze, do kogoś, do sąsiada, może przez lata ją hodujesz. Wiecie, nieraz grzech jest jak zardzewiała śruba. Jak go nie posmarujesz olejem, to nie odkręcisz. Panowie, co, ja nie jestem techniczny, wiecie, ale ci, którzy wiedzą, że trzeba posmarować, trzeba takie, jak się na WD zastosować. Tak jest, i dobrze podgrzać. Moi drodzy, często my mamy tak, my nie wiemy, ale to jest tak zaskorupiałe w nas. Dlatego Bóg mówi, przyjdź do mnie, ja ci otworzę oczy. Moi drodzy, nie jesteśmy od tego wolni. Czasami, mam tyle tekstów, nie chcę wszystkich, ale chyba to muszę. Czasami nam się wydaje, że w każdej chwili możemy zawrócić ze złej drogi, jak ten młodzieniec w przypowieści. Pobawił się grzechem, a potem wrócił do ojca. No udało mu się. Ale Samson już jest gorszym przykładem. Pamiętacie, jak Samson skończył? Jemu się wydawało, że też może się bawić. Chodził sobie, przepraszam, na dziewczynki, pił wino, robił to wszystko i myślał, że dopóki ma włosy, to zawsze będzie z Bogiem, no bo można się bawić grzechem. Ale któregoś dnia tak się pobawił, że te włosy mu obcięto. I wiecie, że wcześniej był ślepy duchowo, a potem diabeł okaleczył go też fizycznie. Bogu dziękować, że i tak wierzę, że Samsona tam zobaczymy. Ale czy musiał tak skończyć? My myślimy, że możemy się grzechem bawić. Znowu cytat. Nigdy nie uważajmy grzechu za rzecz mało znaczącą. Każdy przestępczy czyn, każde zaniedbanie lub odrzucenie łaski Chrystusa przynosi złe skutki. Grzechy te zatwardzają nasze serca, osłabiają wolę, ograniczają zdolności poznawcze i nie tylko znieczulają nas coraz bardziej, lecz czynią coraz mniej zdolnymi do słuchania napominającego głosu Ducha Świętego. Ludzie uspokajają swe sumienia, myśląc, że w dowolnym czasie będą mogli zmienić niewłaściwe postępowanie. Lekceważą łaskawe wezwanie, sądzą, że Bóg nigdy nie przestanie ich nawoływać. Wydaje się im, że nawet wówczas, gdy sprzeciwiają się duchowi łaski i poddają wpływowi szatana, w ostatniej tragicznej chwili życia zdołają odmienić życie. Sprawa nie jest taka łatwa. Wychowanie, złe nawyki, całego życia tak kształtują charaktery ludzkie, że tylko niewielu pragnie upodobnić się do Chrystusa. Nawet jeden zły rys charakteru, jedno stałe pielęgnowanie, grzeszne pragnienie doprowadzi w końcu do zneutralizowania całej mocy Ewangelii. Nie chcę tu rozwijać tego, wiecie, są takie, są grzechy, kiedy człowiek upada, ale są też z premedytacją. Musimy uważać w naszym życiu, bo wiecie, Bóg wszystko, Dawidowi wybaczył nawet to morderstwo. Ale wiecie, co jest w Starym Testamencie na temat morderstwa? Że jeżeli ktoś popełnił, zaczaił się z nożem na swojego bliźniego, to Bóg powiedział, że ty nawet skąd go odciągniesz? Pamiętacie to? Nawet spod ołtarza. Tak zginął Joab, dowódca wojsk Dawidowych, dlatego że zamordował wcześniej prawego człowieka. Nie igrajmy z grzechem. Moi drodzy, i ostatnia część. Jak można źle patrzeć na grzech? To kazanie zrobiłem dla siebie w tej ostatniej części, powiem wam szczerze. Wiecie, kiedy mamy złe patrzenie na grzech? Kiedy nie potrafimy wybaczyć 77 razy. Kto z was kiedyś wybaczył w tym, nie wiem, w poprzednich tygodniach komuś 7 razy w tygodniu? Rączka do góry, proszę. A mieliście sytuację, no bo to jest już taka drastyczna, że ktoś w krótkim czasie kilka razy przeciwko wam zawinił? Raz, dwa razy? Mieliście takie sytuacje? Kto miał? Ja miałem. Przy pierwszym razie, no, w najlepszej rodzinie. Drugi raz przydarzyło się, ale trzeci? O, bratku! Trzeci raz to samo? W miesiącu? Kochani, kto potrafi coś takiego zrobić? Dlaczego nie potrafimy 7 razy przebaczyć? Bo za trzecim razem już czego nie mamy do tego człowieka? No czego?
Nie mamy zaufania, że jest szczery w tym, że przyszedł do mnie i powiedział, zawiniłem. A Jezus powiedział do Piotra co? Nie 7 razy, 77, czyli zawsze. Tak powiedział? A nam jest ciężko nawet te 7 razy. Ale wiecie, jak człowiek nieraz w modlitwie się zastanowi na kolanach i sobie pomyśli, ile w ciągu dnia mu Pan Jezus wybaczył, to te 77 blaknie. Amen. Moi drodzy, to wcale nie jest najgorszą rzecz wybaczyć komuś 77 razy. Wiecie o tym? To nie jest najgorsze w tym wszystkim. Wcale nie jest to najgorsze. Jest gorsza i trudniejsza rzecz niż wybaczenie nawet 77 razy, tylko zawsze tylko komuś. Szczególnie kiedy to jest córka, syn, wiecie, to mi 1000 razy wybaczamy. To rodzice wiedzą, prawda? No przecież nie wygonisz dziecka z domu, nie zabijesz gorzej jeszcze raz. No wiesz, jakie jest. No, sąsiadowi gorzej. Ale swoim jest łatwiej. Ale wiecie, co jest po 100-kroć gorszą rzeczą do przejścia? Ach, jeszcze jedno. My często, wiecie, ludziom, zanim on do nas przyjdzie, to my potrafimy etykietkę mu już przyczepić na plecach. Bratku, 3 razy mnie zawiodłeś. I wiecie, my wszyscy, powiem wam, ja też taki jestem, ja mam zdanie na każdego z was w tym zborze, osobiste. Tylko często nie pamiętam jednej rzeczy, że Pan Bóg i wy też macie na mój temat zdanie. Nie? O, siostra tu mówi, że ma. Pan Bóg ma na nasz temat też zdanie i często nasze zdanie na temat tego drugiego człowieka jakie jest? Bo nie znasz go w środku, to jest atrybut Boga, nie jesteś spowiednikiem. Spowiedź jest grzechem człowiekowi. Tylko Bóg wie, kim on jest. Moi drodzy, często tak robiąc, i w małżeństwie też, tam żona moja siedzi, oceniamy. Ale wiecie, często tak robiąc, my sobie nie zdajemy sprawy, że kiedy ten człowiek naprawdę za 777 razem chce się nawrócić, to my mu w tym nie pomagamy, tylko co robimy? Sprowadzamy go na ziemię, kiedy on chce iść do nieba. I my idziemy z powrotem, on upada często na wieczność, a my sobie nie zdajemy sprawy, że chociaż tak grzeczni byliśmy, to tu staliśmy się przyczyną upadku grzesznika. Ale wiecie, bo najważniejsza myśl, wiecie, komu jest najtrudniej 77 razy wybaczyć? Wiecie? Sobie samemu. Nie ma gorszej rzeczy niż wybaczenie sobie. Boże, ja znowu to powiedziałem. Ja znowu zgrzeszyłem. Ja znowu tak się zachowałem. Ja znowu, Panie, a ja Ci powiedziałem, że to już jest ostatni raz w moim życiu, ale znowu to poszło. Panie, po co mi był ten chrzest? Po co ja tę Biblię czytam? Do czego mi ta modlitwa? Jeżeli ja ciągle upadam. Wiecie, ja jestem najbardziej wdzięczny za jedne słowa apostoła Pawła w liście do Rzymian. List do Rzymian, 7:18-24. Powiem wam, że gdyby nie to, nie wiem, czy byście mnie tutaj widzieli. Naprawdę, to po prostu mówię, Pawle, ja ci kiedyś za to w niebie podziękuję. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe. Tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niedolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Jakby mi Paweł tego nie napisał, to ja zwijam zabawki, idę do domu, już nie jestem adwentystą, kochani. Nikim nie jestem. Ale co tutaj mówi to słowo? Że człowiek, kiedy zgrzeszy Bogu 77 raz, to zapomina o tym, że nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, ale czym? Duchową walką trwającą przez co? Przez całe swoje życie. I diabeł nas tu łapie. Jak źle spojrzysz na to, leżysz. Bardziej niż to, kiedy komuś robisz krzywdę. Moi drodzy, kiedy upadamy po raz kolejny, to zawsze ktoś siedzi za nami i szepce nam do ucha. I co wtedy nam mówi? Teraz to ty nie możesz przyjść do Boga. Teraz ty chcesz Biblię czytać? Na kolana chcesz teraz pójść? Moi drodzy, szatan nas przekonuje, że już jest koniec, nie ma drogi powrotu. Jak? 7? Ty już 707 żeś to zrobił. Wiecie, on tak zrobił,
z aniołami, kiedy się zbuntował w niebie, jakbyście sobie czytali historię zbawienia, to przekonał innych aniołów, tych, którzy za nim poszli, że dla nich już nie ma wyjścia. I oni uwierzyli mu. Gdyby wtedy przyszli do Boga, było wyjście, dla szatana już nie, ale dla nich jeszcze było. Ale on ich przekonał, że jest koniec, Pan Bóg już takiej cierpliwości mieć nie będzie. I oni poszli za nim i z aniołów stali się kim? Demonami. Często, moi drodzy, kiedy diabeł nam to mówi, to z czasem stajemy się zgnębieni, załamani, przestajemy walczyć i stajemy po jego stronie, bo nas przekonał, że już nie ma szansy. Tym kłamstwem doprowadził do zguby, tak powiedziałem, aniołów. Ale zadam wam pytanie, czy Bóg jest taki, jakim maluje go szatan? Nie wierzmy temu kłamstwu. Bóg nie jest takim, jak maluje go szatan. Pozwólcie, kolejny cytat, droga do Chrystusa. Nikt nie jest na tyle grzeszny, aby nie mógł znaleźć siły, czystości i sprawiedliwości w Chrystusie, który za niego umarł. Jezus chce zdjąć ze wszystkich splamione grzechem szaty, a dać białe odzienie sprawiedliwości. Nie pragnie śmierci, lecz życia dla grzesznika. Szatan, tak powiedziałem, przekonuje nas, że nie mamy się modlić i czytać Biblii. Ale wiecie, to był zawsze moja pięta Achillesowa. Ona do dzisiaj walczy. Ale powiem wam, dzięki Słowu Bożemu, ja nie wiem, jak wy macie stosunek też, przepraszam, do siostry Łajdzie i pism, ale powiem wam, dzięki takim słowom jak droga do Chrystusa zaczynam wygrywać w życiu, bo kiedy upadnę, to wiem, że wtedy właśnie mam wziąć Biblię do ręki, właśnie wtedy mam pójść na kolana, nie czekać. Nie jesteś w stanie naprawić tego, bo się zagmatwasz jak ten Dawid. Pamiętacie Izraelitów, jak wchodzili do Kanaanu, do ziemi obiecanej? Przyszli wywiadowcy, powiedzieli: nie wejdziemy tam. Tacy ludzie tam żyją. Chcieli ukamieniować, tylko dwóch powiedziało: no wejdziemy, bo Pan Bóg jest z nami, tak? Wiecie, ja już się powtarzam, mówiłem to w jednym kazaniu, ale muszę to dokończyć. I wtedy co się stało? Chcieli ukamieniować Mojżesza. No to Bóg wystąpił, ukarał winnych i wtedy dopiero doszło do nich, że to nie Mojżesz, ale Pan Bóg nimi rządził i że oni mają tam wejść. Ale jak doszło, Mojżesz powiedział: teraz poczekajcie na Pana Boga. To co oni powiedzieli? No to my teraz musimy naprawić to zło. No to poszli na tych Kananejczyków bez Bożej opieki. I co się stało, pamiętacie? Pod Hormą jeden uciekał przed... Przepraszam, setka uciekała przez jednym, bo tak Bóg zapowiedział. Tylko na kolanach możesz załatwić grzech. Nie naprawisz go na własne konto. Tylko czytając Słowo Boże, prosząc Boga, nawet poszcząc. Nie po to, żeby być lepszym, ale po to, żeby mieć lepszy kontakt z Bogiem. Droga do Chrystusa, nawrócenie. Jeśli widzisz grzeszny stan swojej duszy, nie oczekuj na chwilę, gdy będziesz lepszy. Jakże wielu ludzi myśli, że są niewystarczająco dobrymi, aby przyjść do Chrystusa. Czy sądzicie, że będziecie mogli o własnych siłach stać się lepszymi? Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzyście się nauczyli powstępować przewrotnie. Jedynie w Bogu jest nasza pomoc. Nie wolno nam czekać na głębsze przeświadczenie, lepsze sposobności lub na świętość naszego charakteru. Sami nie potrafimy uczynić niczego. Musimy przyjść do Jezusa takimi? Dokończcie. Amen. I to jest prawda. Jeszcze raz powiedziałem, gdy upadniesz, zgrzeszysz 77 razy, to jest czas, aby paść na kolana i prosić Boga. Kiedy Dawid był, wspominaliśmy o go, kiedy Dawid był Bogu najdroższy? Wtedy jak Goliata pokonał? Wtedy jak w glorii chwały chodził i nie grzeszył? Wiecie, kiedy był nie chcę tego już czytać, mam mnóstwo tekstów, bo bym was tu za długo zatrzymał. Ale siostra White pisze, że może jeden fragmencik. Ona napisała, że Dawid najdroższy był Bogu wtedy, kiedy w skrusze, kiedy w tym wszystkim, w tych łzach przyszedł do Boga, pisała: nigdy nie był tak blisko Boga jak wtedy i Bóg nie był tak blisko jak on. Dawid poniósł konsekwencje grzechu, wiecie, że poniósł, ale nigdy go Pan Jezus nie opuścił. Jak wiemy, Dawid był ubrany w wór, biczowało go własne sumienie. Te zewnętrzne i wewnętrzne oznaki pokory świadczyły o pewnej przemianie duchowej. W głębokim uniżeniu, ze łzami w oczach przedstawiał Bogu swą sprawę, został wysłuchany. Dawid nigdy nie był droższy nieskończenie miłującemu Bogu jak wtedy, kiedy dręczony przez własne sumienie błagał go o ratowanie życia, na które czyhali wrogowie. Nie oddawajmy się rozpaczy,
gdy dostrzegamy ogrom grzechu, a siebie w swoim własnym grzesznym stanie. Chrystus przyszedł, aby ratować właśnie grzeszników. Nie musimy zjednywać Boga z sobą, lecz o cudowna miłości Bóg w Chrystusie pojednał nas z tobą. On sam pociąga swoją czułą miłością zbłąkane dzieci. Żaden z rodziców na ziemi nie mógłby wykazać tyle cierpliwości dla błędów swoich dzieci, ile Bóg okazuje swoim ludziom, których chce ratować. Nikt nie może stawiać się za winowajcą serdeczniej, niż to uczynił Chrystus. Żadne ludzkie usta nie wypowiedziały bardziej czułych próśb do pielgrzymującego człowieka niż on. Wszystkie jego obietnice i przestrogi są tchnieniem niewypowiedzianej miłości. Gdy szatan podsuwa myśl, że jesteś wielkim grzesznikiem, spójrz na Odkupiciela i mów o jego zasługach. Jedynie w ich świetle znajdziemy pomoc. Moi drodzy, te trzy złe spojrzenia na grzech, a najbardziej to, kiedy szatan chce nas... Wiecie, kiedy... Jeszcze nie dokończyłem jednej rzeczy. Wiecie, kiedy widać w naszym zborze, gdy ktoś ma trochę złe spojrzenie na grzech? Wiecie kiedy? Możecie to zobaczyć. Niedługo jest Wieczerza Pańska. Wiecie, ja często ostatnio nie brałem udziału w Wieczerzy Pańskiej. A wiecie dlaczego? Wiecie, dlaczego nie brałem? Kto wie? Bo czułem się strasznie niegodny. Bo w tym czasie tak mi diabeł dawał do wiwatu, że za każdym razem, kiedy była ta wieczerza, to ja coś w życiu popełniłem. Apostoł Piotr powiedział: Panie, Ty w życiu nie umyjesz nóg moich. I ja też tak mówiłem, ja teraz to nie mogę. A powiem wam, teraz się szykuję, ja zrobię mu niespodziankę. Nie chcę, żebym w końcu, czas, żebym wziął udział. Jest dwie skrajności. Z jednej strony możemy grzeszyć, ile wlezie, bo nie widzimy grzechu i faktycznie jesteśmy niegodni. Ale z drugiej strony możemy się, wiecie, nigdy się nie wyczyścisz. Pan Jezus po to jest obrzęd obmywania nóg, bo jesteś jeszcze grzesznikiem, choćbyś był nawet nazwany świętym na tej ziemi. I zawsze Pan Jezus chce, abyś do Niego przychodził o każdej porze dnia i nocy. Moi drodzy, muszę już kończyć, ale wiecie... Walka z grzechem mi zawsze przypominała odwykówkę od papierosów. Może to kiedyś mówiłem. Ja prowadziłem kiedyś odwykówki. Ania jest, która tutaj prowadzi też. Wiecie, co jest podstawą w kuracji antynikotynowej, kiedy ktoś chce rzucić palenie na samym początku? Co jest podstawą? Co on musi najpierw w swoim mózgu sobie ułożyć? Że papieros jest czym? Że jest świństwem. Ale wiecie... Nie wiem, ilu z was tu paliło, ale ja wam powiem, że dla mnie papieros to był raj na ziemi. Jak ja sobie dymka puściłem, bo paliłem papierosy, to mówię sobie, jak tego się pozbyć? No nie mówiąc o tej substancji, co ciągnie do tego. Dla palacza papieros jest wspaniały. Czy dla grzesznika grzech jest wspaniały? Wiecie, kradzież, cudzołóstwo, to nie są grzechy, które często nie są nieprzyjemne. Ale w momencie, kiedy... Już odzwyczaiłem się od palenia. Kiedy Bóg otworzył mi oczy, że jest to złe. Kiedy już zacząłem się, wiecie, z tego wychodzić, to wiecie, jak patrzyłem na papierosa, jak ktoś koło mnie zapalił? Odchodziłem z daleka. Bo to już nie było przyjemne, tylko wstrętne. Bóg wyostrzył mój wzrok, moi drodzy. Często się mówi, że człowiek powinien pić wodę, żeby wypłukać to świństwo z organizmu. My też powinniśmy się pozbyć świadomego grzechu. Czym jest ta woda? Ona jest tym, co oczyszcza organizm dla palacza. A dla grzesznika, czy Jezus coś mówił o wodzie? Pamiętacie rozmowę z tą Samarytanką znowu? On jej powiedział, że jak będziesz pragnęła, to dam ci co? Wody żywej. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Moi drodzy, Bóg chce, abyśmy pozbyli się wszystkiego, co jest w tym organizmie. Ale wiecie, palacz ma jeszcze jeden problem. Już kończę za chwilę. Jak pozbędziesz się fizycznie nikotyny, to jeszcze wiecie, co jest najgorsze dla palacza? Proszę? Nawyk. On 100 razy tu wgasił, palił i w jego umyśle, jak ja to często powiedziałem, to jest takie pole w jedną stronę, bo sobie to wyrobił. Gorzej jest, moi drodzy, z myślami. A czy Jezus coś mówił o myślach na temat grzechu? Przypominacie sobie? Jak on powiedział w kazaniu na górze? Ty wystarczy, że jak spojrzysz na niewiastę, to co? To już cudzołożyłeś. Wiecie, ja nieraz sobie myślałem, no teraz jestem żonaty, już starszy, okej, ale młodzi ludzie, współczuję. No jak można sobie nie popatrzeć? To co, ja mam sobie oczy wyżgać?
Panie Jezu, co ty w ogóle opowiadasz? Ale grzech zaczyna się od czego? Od umysłu, moi drodzy. Kiedyś Marek tutaj, brat, mówił, że wiecie, ja dzisiaj młodym ludziom współczuję. My starsi to nieraz mówimy na młodych tak. No, za naszych czasów to myśmy tych rzeczy nie robili. Ty, co wy teraz wyrabiacie? Wiecie, no jest w tym trochę prawdy. Tylko wiecie, starsi jest jeden problem. Kto był bardziej kuszony? My wtedy czy oni dzisiaj? Jak sądzicie? Setki razy dzisiaj jest gorzej, dlatego że Daniel pisze, takich czasów nigdy nie było. Nie chodzi tylko o prześladowania, moi kochani. Ale dzisiaj internet, jeden klik wystarczy, tak? Kiedyś, wiecie, to człowiek musiał sobie za zasłonki na coś złego popatrzeć. Wystarczy koledzy, towarzystwo, w szkole, gdziekolwiek. My, może alkohol, a teraz narkotyki na każdej ulicy. Wszędzie, w szkołach dilerzy. Ci młodzi ludzie dzisiaj przeżywają straszne rzeczy i ja was podziwiam, bo ja bym dzisiaj już nie chciał chodzić do szkoły od początku. Nie, nie chciałbym. Bo czasy są takie, jakie są, moi drodzy. Ale wiecie, wszystko zależy od tego też, na co patrzymy. Czy na Jezusa, bo mój tytuł jest, czy umiesz patrzeć na grzech. Grzechowi nie należy się przyglądać. Ty masz umieć spojrzeć na niego z dystansu. Ostatnia moja historia prywatna. Nie zapomnę, w 6 klasie szkoły podstawowej wchodził film taki. Panowie, którzy są w moim wieku i starsi, będą pamiętać taki film Wejście Smoka. Pamiętacie? Hit, tutaj kino Bałtyk, to wiecie co? Ludzie po 10 razy chodzili. Do mojej szkoły to chodzili koledzy, to mieli takie, wiecie, dwie pałki połączone łańcuchem nunchako i tak się pięknie tym wywijało. Tam, gdzie jest Selgros, było trzcinowisko, nie wiem, czy ktoś był. To tam wszyscy chodzili i wiecie, tam było strach przechodzić, można było wyrwać. Wszyscy! A ja, proszę was, byłem tak pobożny, że nie poszedłem na ten film. Nie byłem. Może nie dlatego, bo ja zawsze lubiłem historię, coś, ale jakoś mnie to tak nie brało. Do 8 klasy, 2 lata później, kiedy wychodziłem ze szkoły podstawowej, pojechałem do Sierakowa na wczasy z siostrą, z ciocią i z wujkiem. W tym czasie któryś z moich kolegów, dwóch, też pojechało z rodziną, z mamą i z tatą też pojechało na te wczasy, tam byli osobno na ośrodku. No to co? No nie ma co robić, idziemy do kina. Poszliśmy do Sierakowa, do miasteczka, do kina, na Wejście Smoka. No i powiem wam, moi drodzy, tam poznałem, co to znaczy patrzenie. Ja taki niespotykanie spokojny człowiek. Wiem, że niektórzy się śmieją, bo to oczywiście nie jest prawdą, że niespotykanie spokojny. Wiecie, o czym jest ten film? To jest film karate, ale to taki, wiecie, no wiecie, kim był Bruce Lee, prawda, sławna gwiazda. Jak wyszedłem z kina, zobaczyłem od razu partnera do walki. Kosz na śmieci stał, drodzy. Powiem wam, jak te pięknie, te niedopałki w górze leciały, jaki wyskok piękny zrobiłem, to do dzisiaj aż się dziwię. Słuchajcie, jak mi to się w mózgu zakodowało. Ja nie wiem, czy sam Bruce Lee by mnie nie pochwalił. Jak to pięknie leciało, jak w zwolnionym tempie. Ale to nie było koniec. Mój kolega stanął, ła, na drodze. No to ja do niego mówię, no chłopie, no to teraz już poćwiczyłem na koszu, a tam jest taka scena, wiecie, w Wejściu Smoka, jak jeden z karateków się bije z tym Bruce'em Lee i w deskę uderza i ją rozwala. A Bruce Lee do niego mówi, słuchaj, deska nie potrafi oddać. No więc ja do niego mówię, słuchaj, kosz nie potrafi oddać, ale teraz ja z tobą. No więc powiem wam, znowu zrobiłem tak piękny wyskok w górę, że potem już nie mogłem się pokazać na jego ośrodku, bo chłopak miał rękę zawiniętą na tym blanku. Nie mogłem się pokazać jego rodzinie. Co grzech powoduje w mózgu? Na co patrzysz w życiu? Młodzi ludzie, co oglądacie? Gry, zabawy, to wszystko. Ja w życiu bym tego kolegi, zresztą powiem wam, to zawsze on by mi natłukł, bo ja byłem słabszy, ale tam dostałem takiego powera. No przecież byłem Bruce'em Lee. Moi drodzy, ważne jest, na co się patrzy w życiu. Ostatnia jeszcze rzecz. Palacz powinien też unikać wszystkiego, co może mu nawet przypominać papierosa. Wyprać firanki, wyczyścić popielniczki, wszystko. Wiecie, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę mówi, że to Bóg nas zbawia, ale czy człowiek nie ma nic do zrobienia? My powinniśmy unikać miejsc, gdzie wiemy, jak mówi Pismo, jak powiedział Jezus do szatana, kiedy go kusił. Nie będziesz co? Kusił Pana Boga swego. I człowiek, jeśli nie chce ulegać grzechowi, też musi unikać tego. Musi pozwolić, jak te wszystkie czynniki zastosujemy, to i grzech nas się trzymał nie będzie. Kończąc już teraz naprawdę, chcę wam przeczytać ostatni werset. Nigdy upadek nie przychodzi szybko i od razu. Czasami jest to proces życia. Apostoł Piotr
kiedy upadł i zaparł się Jezusa, wiecie, to nie działo się od razu, to był pewien ciąg wydarzeń i życia jego charakteru. Chciałbym wam przeczytać. Upadek Piotra nie był nagły. Dokonywał się w nim powoli i stopniowo. Zbytnie ufanie sobie skłoniło go do uwierzenia, że jest zbawiony, uratowany i krok za krokiem zaczął staczać się w dół, aż zaparł się swego mistrza. Nigdy nie możemy być pewni siebie i znać czas trwania ziemskiej wędrówki oraz mniemać, że jesteśmy zabezpieczeni przed pokusami. Nigdy nie wolno nauczać, przyjmując Zbawiciela, bez względu na to, jak szczere jest ich nawrócenie, że wolno im czuć i mówić, że są już wybawieni. Takie postawienie sprawy wprowadza w błąd. Trzeba uczyć każdego, że powinien posiadać wiarę i nadzieję, lecz musi wiedzieć, że nawet wówczas, kiedy oddaliśmy serce Chrystusowi i wiemy, że On nas przyjął, nie jesteśmy poza zasięgiem pokus. W Słowie Bożym jest powiedziane, wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Moi drodzy, na ostatek powiem już tylko ten werset. Dzieci, to wam piszę, nie grzeszcie. Ale gdyby kto zgrzeszył, to co mamy? Nie pozwólcie, żeby diabeł wam wmówił, że 77 razy to jest za dużo dla Boga. To jest za dużo dla diabła, ale nie dla Boga. Boża miłość jest wielka, ogromna. On zawsze nam wybaczy, ale nie patrzmy na grzech w zły sposób. Grzech powinien być dla nas ewentualnością, a nie normą w naszym życiu. Czego życzę, to wam i sobie. Amen.